Mam tutaj urządzenie, które kiedyś było już u mnie na warsztacie. Tego typu, nie ten model. Zresztą możecie zobaczyć, że ten jest bardziej zaniedbany. I no z reguły nie kręcę filmów o tych urządzeniach dwa razy. Obserwujcie sobie niebieską diodkę, jak załączę napięcie zasilania. Ale ten ma ciekawą usterkę. Zepsuty zasilacz. Nic się nie dzieje. Dopiero teraz świeci pełnym blaskiem. No to zobaczymy. A nawet ktoś zaglądał do tego. Zobaczymy, jak to powinno działać. Brakuje jednej śruby. Nieładnie ze strony poprzedniego reparatora, że tę śrubę zgubił. Naprawiacza. Dobra. Wyłączmy sobie napięcie sieciowe. Tam zobaczyłem przełącznik, oczywiście. Działa tak samo. Ok. Pierwsze co trzeba zrobić, to zmierzyć napięcia. Z tym zasilaczem to nie tak prędko. Tutaj widzę, że ktoś grzebał przy tym układzie scalonym. Czyli naprawa może się okazać trudniejsza niż na początku myślałem. No nie lubię takich rzeczy. Ktoś tu coś namieszał, pogrzebał, powylewał cynę, może zwarcia porobił. No trudno mi powiedzieć. Widzicie? Ktoś tutaj nawet grzebał. Otwieram to specjalnie, żeby zobaczyć co i jak. Czy kondensator jest tak, jakiś może nowy albo coś takiego. Trudno mi powiedzieć, co tutaj jest namieszane. Ale to jest przykry widok. To jest przykry widok, naprawdę. Jeżeli nie umiecie, nie bierzcie się za pracę nad takimi urządzeniami. Oddajcie fachowcowi. Zwłaszcza tu ten drucik tutaj, który poprawił. Ktoś poprawił wyprowadzenie. Zaraz wam pokażę, który. Tutaj widzicie pierwszą nóżkę, drugą. I tutaj jest drucik dolutowany. No to już jest. Nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie jest tutaj drucik. Z tego co widzę, to ktoś tu solidnie grzebał. Nie wyczyścił. Zostawił kluchy. Naprawdę nieładnie. Więc ta osoba, która tutaj grzebała, zasługuje na naganę. Kondensator niby sprawny. Ale ja go chyba próbnie wymienię. Wrzucę tu co innego. I zobaczymy, czy to jest wina kondensatora. Może tutaj coś trzeba poszukać. No takie kluchy zostawić, to nie jest chlubna robota. Naprawdę brak słów. Tak wygląda szkoda poczyniona przez serwisanta na przelotce. Ten kondensator tutaj jest poprzygrzewany lutownicą. No straszne rzeczy. Całe szczęście ten polutowany lutownicą potraktowany działa. Ale 1000 mikro na 16 V i to nawet powiem, że w złej kondycji jest. Ja już wiem, po co te kluchy na tych diodach. Po prostu ktoś je wyciął. Nie mógł ich wylutować i po prostu je wyciął, a potem je wlutował z powrotem w płytę główną. I potem ktoś weźmie taki odtwarzacz po mojej naprawie i powie, co ten youtuber tam się wymądrzał na tym kanale, a zrobił taką fuszerę. Z mostkiem prostowniczym jest identyczna sytuacja. No niestety. No fatalnie to wygląda, ale muszę to tak zostawić. A po co w ogóle wylutowywuję te kondensatory, skoro zostały sprawdzone? Widzicie, ten jeden tam akurat nie był w dobrej kondycji. Ale co chciałem powiedzieć, no muszę poprawić te luty tutaj wszystkie. No te końcówki są pozaginane, tak? No mi się to nie podoba, no wolałbym, żeby to było zrobione poprawnie. Czyli umyta płytka, dobrze przelotki zrobione, wszystko. No ktoś tutaj działał z tymi kondensatorami, próbował to rekapować, ale widzę, że nie zadbało wszystkie. 100 mikro na 16 V. ESR tego kondensatora powinien być na poziomie 0,6 Ohma.
100 mikro na 50 V, akurat jest dobry. JH jakaś firma. Ja sobie, ponieważ nie mam schematu, piszę sobie po prostu wartości na płytce, to się potem zmyje. Drugi raz mierzę ten kondensator. Naprawdę pominąć coś takiego. Czeka mnie przetestowanie wszystkich tranzystorów, bo tak czy siak zasilacz nie działa poprawnie, a potem się zajmę tam sprawdzeniem tego procesora, o ile uda mi się znaleźć schemat. No, będzie trzeba sprawdzić jeszcze te tutaj drobiazgi. To ja odłączyłem, nie, że tu tam coś nie zauważyłem. No i widzę, że tutaj też działalność była w tym zasilaczu, zupełnie nie wiem po co. Ten zasilacz jest tylko do zasilania tej części. Tych, później Wam pokażę, jak to wygląda, tych modułów. Absolutnie nie wiem, dlaczego ktoś z brakiem wiedzy się wziął za to urządzenie. Kondensator, który był w tak tragicznym stanie, to jest ten C944 w linii zasilania 3,3 V. No VF+, czyli nie ma wyświetlacza. 3,5 V działa, sprawdź D910. D910, no muszę poszukać najpierw, gdzie ona jest tutaj. O, to jest tu. Do góry zupełnie. Więc będę musiał ją także sprawdzić. 910, gdzie ona tam na tej płytce jest. Dioda 910 to jest ta dioda. Sprawdziłem, jest sprawna, ale ją jeszcze wylutuję i sprawdzę na tym śmiesznym mierniku RLC, czyli mierniku elementów elektronicznych. Wylutowałem i jak widzicie jest OK. A żeby dalej postępować według Electrical Troubleshooting Guide, musiałbym polutować z powrotem kondensatory w tej PCB, wyczyścić ją, umyć i dopiero wtedy zobaczyć, czy coś będzie działało. Jak nie będzie działało, to postępować zgodnie, zgodnie z tym. Po tej całej pracy osiągnąłem ten sukces, że mi się dioda natychmiast zapala, ale nadal mam problem tutaj pewnie z procesorem, bo ktoś coś namieszał. Zwyczajnie ona mi się nie chce otworzyć. Muszę pomierzyć te napięcia zgodnie z instrukcją, tylko że wpierw to umyję i złożę. Dobra, teraz będę mierzył napięcia. Załączmy go sobie. I mamy teraz, będę Wam mówił, jakie napięcie, gdzie, jakie ma być. Teraz powinniśmy mieć napięcie między 11 a 10, 5 V. Mamy. Teraz jakieś 3,3 V. Mamy. Załóżmy, że mamy. Teraz tak, tu mamy między tym a tym 5 V. Mamy. Jeszcze raz 9 V. Mamy. I tu mamy niespodziankę. Tu powinno być 20, minus 22 V. Tutaj powinno być 22 V. I tutaj minus 22 V. V bierzemy stąd. Tutaj mamy diodę 5,6 V. Tak? I kondensator 100 mikro na 50 V. Trzeba sprawdzić jeszcze rezystor 10 kilo, który tutaj powinien być. To jest rezystor 958. Tak, to byłby ten rezystor. Nie mamy napięcia, bardzo dobrze. No mamy te 10 kilo, ok. Teraz może być problem z tą diodą, nie wiem, czy wy widzicie, co ja pokazuję. Tutaj mamy taki schematik i omawiam ten układ.
Mieliśmy tutaj mieć 22 V, mamy 29. Chyba że po uruchomieniu jakichś układów ono się powinno obniżyć. No trudno mi powiedzieć. I to jest względem wyświetlacza. Gdzie co, nauczony pewnym doświadczeniem, chciałem sprawdzić, jak wygląda wyświetlacz. Po odkręceniu zobaczyłem to. Nawet tutaj ingerował pan technik, elektronik, czy inżynier elektronik, biorąc pod rozwagę moje słowa, zwrócił uwagę, że sobie kpię. Po prostu masakra. Jak widać tutaj, dla napięcia tego 22 V, jest przelotka na gniazdo płytki wyświetlacza i interfejsu zdalnego. To napięcie wchodzi nam tutaj, idzie na układ scalony, który tam widzicie, na nóżkę numer 34. I generalnie powinno sterować nam siatkami, bo to jest napięcie ujemne. A siatki są zasilane napięciem ujemnym, nie? Więc to powinno nam tutaj sterować tym. I teraz tak, pomiędzy tym a tym powinniśmy też mieć jakieś napięcie. To jest to napięcie żarzenia tego wyświetlacza. Tutaj mam taki drobny kondensator 10 mikro na 50 V. Jest dobry. Sprawdzałem, czy nie ma zwarcia przypadkiem. Sprawdzę sobie jeszcze te dwa, ale wątpię. I zobaczę, czy przyciski po prostu stykają. Nawiasem mówiąc, jakość lutowania na tym panelu jest tragiczna. Dużo zimnych lutów. Tak szczerze powiedziawszy, to ja się boję, że to jest wrażliwe na elektrostatyczne ładunki, ten układ scalony tutaj. Że ktoś mógł tutaj coś zepsuć. Niby mi startuje, a jednak nie. Słyszę po zasilaczu. Dobra, po kolei. Nie mamy wyświetlacza. 5VD section working. 5VD. 5VD na 10 nóżce. Sprawdziliśmy, działa. Check D910. To tutaj. No, sprawdziłem. Działa. Taki efekt teraz. Nacisnąłem stop. Totalnie zablokowałem odtwarzacz. Mam nadzieję, że mistrz lutownicy nie zniszczył pamięci EEPROM wraz z programem urządzenia, ale widzę, że tutaj coś lutował. Taka płytka jak ta jest wielowarstwowa, jak widzicie tutaj w środku jest, no w tym, tam gdzie mój paznokieć, na środku płytki po prostu, nie wiem jak wam to pokazać, jest też warstwa miedzi. Widzicie, to nie jest pojedyncza płytka drukowana, tylko wielowarstwowa. Tam jest kilka warstw tej miedzi. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodził. Jakby kogoś interesowało, to tak 27 MHz na zegarku wygląda, więc zegarek działa. Już wam wyjaśniam te różnice między tutaj, tym, a tym. Po prostu wyświetlacz jest podpięty tutaj za pomocą tej diody. I jak zmierzyłem po chwili 5-6 V mam na tej diodzie. Sprawdziłem także tranzystor resetu standby'a. Tranzystor jest sprawny, ale nie mam tutaj z procesora sygnału, żeby mi zwarło ten zasilacz. Próbowałem zewrzeć kolektor z emiterem ręcznie, ale niestety to nie wywołuje żadnego efektu. Jestem na takim etapie, że obejrzałem całą tą płytkę i wydaje mi się, że za wyjątkiem tego drucika jednego wszystko jest polutowane dobrze. Sprawdziłem nawet napięcia sobie na stabilizatorach. 1,8 V, 2,5, wszystko jest ok. Podejrzany może być ten. Będę musiał się podlutować jakimiś przewodami do nóżek układu scalonego głównego i sprawdzić, czy mi się w takiej sekwencji resetuje układ. Jak nie, to wymienić reset, układ scalony od resetu. Zastanówmy się więc, co wiemy i co możemy zweryfikować.
Wiemy, że pracuje cały układ DSP, laser, napęd, komunikacja pomiędzy DSD, czy tam obrazem jest. Tylko, że ta komunikacja jest na innym, nie na tym porcie, tylko na innym porcie. Tu mamy port AUX. Dalej, wiemy, że, znaczy wyświetlacz działa, bo go sprawdzałem, wyjmując mu tutaj pin 27, czy 22 V. I zapaliły mi się wszystkie segmenty, bo jak wiecie, segmenty palą się, kiedy jest napięcie bliskie 0. To nawet wam pokażę fotografię, że to działa, żarzenie, znaczy napięcie na siatki. Dam wam zdjęcie. Nic. No i mam taki wniosek, że mamy zepsutą komunikację i kwadrat C pomiędzy tym układem scalonym a tym układem scalonym tutaj. Nie ma reakcji na klawisze, na stalne sterowanie. Odtwarzacz natomiast nie reaguje na klawisze i na jakiekolwiek sygnały z pilota. Nie mam oryginalnego. Nie wiem, czy ten Sony pilot będzie działał, ale tu mam przecież napęd Sony, więc myślę, że obsługa tym napędem też powinna być ok. Sprawdzałem sobie przejście pomiędzy tym gniazdem dla kanału i kwadrat S, nie, i kwadrat C, przepraszam. I to jest na 136 nóżkę i na 132 nóżkę. Sprawdziłem przejście z tego układu scalonego tutaj i jest. Także myślę dalej. Dobrze, 4 i 5 tutaj. Musimy teraz przepiąć. Także przejście jest. To co teraz widzicie, to jest przebieg na wejściu data. A tu mamy przebieg na wejściu clock. Czyli mi kwadrat C. I naciskam klawisze. No teraz nie będzie działało. To jest zegar. Tu mamy datę, naciskam klawisz, raczej się nic nie zmienia. Czyli jak widzicie, nie mamy przesyłu danych. Całkiem możliwe, że mógł się zepsuć układ scalony, odpowiedzialny za sterowanie wyświetlaczem. Więc sprawdziłem coś takiego jak nóżki układu scalonego, odpowiedzialne za klawisze. I teraz tak, mam tu dziesiątkę, chyba nóżkę. Momencik, trzeba tutaj
O. Jak widzicie, układ Staunen reaguje, czyli powinien wysyłać polecenie. Jakieś mamy the out na piątej nóżce. 1, 2, 3, 4, 5. Ale on nie wysyła żadnej informacji. Jakbyśmy mieli zawieszoną transmisję. Muszę to rozgryźć. Ale coś tam się dzieje z tym odtwarzaczem. Przydałoby się jeszcze wiedzieć, czy odczytujemy jakieś dane z pamięci, prawda? No więc końcówka 2 na przykład. To jest odczyt danych z pamięci. O. Jak widzicie, jakieś dane z pamięci są odczytywane. Trójkę. No, wyłączmy sobie odtwarzacz. No i teraz procesor zaczyna odczytywać dane z pamięci. Oczywiście tam następuje zakręcenie płytą. Czyli i program działa. Nie mamy tylko komunikacji między wyświetlaczem a procesorem głównym. Być może z tego powodu, że to napięcie tam jest 30 V prawie, ten układ został uszkodzony, ale lutowałem rezystor 2,2 kg, żeby obniżyć napięcie. Mam tutaj 27 V w tej chwili. No i niestety nic się nie stało. Być może jest uszkodzony. No spróbuję go kupić i zobaczyć, czy wymiana pomoże. Chociaż układ scalony reaguje na polecenia. Może być zepsuty port tutaj. Wszystko jest możliwe. Tego układu na pewno nie wymienię. Raczej pełną płytkę kupię i wymienię. A to jest koszt pewnie z 1500 zł, znając nada. Gdybyście nie wierzyli, że wyświetlacz działa, no proszę bardzo, no wystarczy tylko napięcie zdjąć, nie? Jest szansa, żeby sprawdzić, czy oczywiście bez kupowania tego układu, czy tutaj mamy jakiś błąd, mianowicie zobaczcie. Odbiornik podczerwieni, on przyjmuje mi tam rozkazy, pokazywałem wam, zaraz zobaczymy. IR mamy tutaj, gdzie mamy tego pilota, tu. Jak widzicie, tam coś się dzieje. W związku z czym, dlatego że IR tutaj idzie bezpośrednio na tą nóżkę, a to idzie bezpośrednio z gniazda. Gdzie jest to IR? Tu, przez rezystor na AUX4, to tylko korzystając z pilota możemy się dowiedzieć, czy port jest zepsuty w tym układzie scalonym, czy to jest zepsuty. Ewentualnie możemy to kupić i spróbować, bo bez pilota nie da rady już. Czemu nie wezmę pilota od właściciela? Bo go zgubił. Po prostu nie ma tego pilota u niego. Ostrzeżenie, bo widzicie pewnie kątem oka, że tutaj takie coś się dzieje. Nie róbcie tego, jeżeli naprawdę nie chcecie zostać porażeni prądem. Tu są bardzo wysokie napięcia. Ja to zabezpieczyłem sobie tutaj preszpanem. Przez ten preszpan napięcie się nie dostanie. I jak widzieliście, karteczka sobie leżała na wierzchu po to, żebym przypadkiem tego nie dotknął. Tam mam wylutowany za pomocą igły i lutownicy układ scalony. Tu mam przygotowane miejsce i tu mam drugi układ scalony, nowy. Zobaczymy, czy ruszy wyświetlacz. Wszystko fajnie, tylko że niewłaściwej wersji układu scalonego. Tak trochę mi podejrzane wyglądało, że ten jest bez literki B na końcu, a ten, który lutowałem, ma literkę B. W każdym razie i mamy klawisze działające. Tutaj gdzieś miałem jakiś filtr. Jak już mamy klawisze, to coś tam zaczyna nam wyświetlać. Oj, widzę, że laser jest chyba do zrobienia. Wezmę inną płytę. Wziąłem taką płytę.
8 otworów, no nie wyświetla dobrze. Może coś tam jest gdzieś niedolutowane jeszcze. To jest taka ewentualność. Ale zobaczmy. No, laser też nie czyta. Do zrobienia jeszcze. Zapomniałem przecież, że lutowałem te dwa rezystory, nie? Gdzie mamy ten play? Tu. Bardzo ładnie. Trzeba by sprawdzić, czy to gra, tak? Czyli podłączyć jakiś wzmacniacz i sprawdzić, czy mamy poprawny sygnał na wyjściu. Ok. Naprawdę nie mogę wam puścić całego utworu, ale niech na chwilę coś zabrzęczy. Działa. Gra. No tu widzicie, gniazda z tyłu są podłączone tymi przewodami do tego nieszczęsnego Fischera. No i gra. Tylko laser coś mnie niepokoi. Nie mam płyty Super Audio CD. No, niestety. Musiałem oddać z poprzednim odtwarzaczem. Może kupię jakąś, nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić. Najważniejsze teraz jest to, żeby załatwić sobie pilota. Bo jak widzicie, ten od Sony napędu nie działa. A to można było się spodziewać, że tutaj są customowe rozkazy. Że NAT sobie obmyślił własne polecenia. Oczywiście można to tam sterować z panelu przedniego. No ale jest to bardzo niewygodne. Pilot do tego urządzenia zastępczy kosztuje 12,5 euro. W Słowacji można kupić. Ewentualnie szukać pilota na aukcjach, wtedy jakieś 200 zł trzeba wydać. Dobra, teraz kiedy trochę się Slayerem nacieszyłem, to mogę wam pokazać szybkość reakcji. Ja reaguję. Ten laser nie jest taki zły, bo sprawdzałem widmo oka. Teraz prawie nic nie widać, prawda? Więc co? Muszę złożyć obudowy po prostu. I ekran zasilacza. Zrobić tutaj, tam wywalić te rezystory, wstawić te mostki. I co jeszcze? Kupić pilota. Ale nie wiem, czy kupię pilota. Bo to już zależy od innych czynników. I tak. Pamiętacie film o wyświetlaczu VFD? W międzyczasie naprawy tego odtwarzacza po prostu wam zrobiłem film o tych VFD. Proszę, to jest ten nieszczęsny wyświetlacz z minidiska i wspominałem o tym. Jak widzicie, trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby... No, zróbmy tak. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, co zrobić, żeby taki odtwarzacz z wyświetlaczem VFD naprawić. Ja tutaj miałem kilka dróg i kilka podejrzeń, aż w końcu doszedłem do tego przy pomocy oscyloskopu. Na tej wtyczce szukałem sygnału SDA i clock. I się okazało, że nie mamy komunikacji. O tym wam mówiłem, prawda? No, czyli bez schematu ani rusz i bez odrobiny wiedzy ani rusz. Nie tylko zasilacz, grzebanie w zasilaczu. Chociaż tutaj te dwa kondensatory zostały pominięte, nie wiem dlaczego. Nie tylko to, ale także wiedza o pewnych rzeczach tutaj. Dobra, ja to złożę. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam okazjonalnie załatwić pilota do tego urządzenia. No chyba, że będą jakieś inne sprawy na celu. Że tego pilota... A nie, przecież pilot jest, tylko... Nie, pilota nie ma. Pilot się zgubił. Dobrze. Już tak mi się pomieszały urządzenia. Pilot się zgubił, pilota nie ma i nie wiadomo, czy będzie. Dobra. Mam nadzieję, że ten film się przydał wam do czegoś. Jeszcze raz Slayer. Mój kanał na razie nie ma zbyt dużej popularności.
Wiecie, to jest kanał, który ma rok i trochę, półtora roku w tej chwili. Albo i dwa lata. Nie, w lutym będą dwa lata. Ale nie o tym chciałem mówić. To, że kanał jest młody, oznacza bardzo małą liczbę osób, które odwiedzają ten kanał i małą ilość osób, które subskrybuje i tak dalej, wiecie o co chodzi. Istotne w tej chwili dla mnie, a może wyświetlasz na początku zrobić, istotne dla mnie w tej chwili jest to, że na kanale znajduje się film na takim samym urządzeniu o Nadzie M5, w którym czyściłem laser i poprawiałem zawieszenie tego niefortunnie tutaj umocowanego napędu i troszeczkę pokpiłem sobie z tego Nada. Rzeczywiście wykonany jest nierówno. No i znalazła się osoba, która tam minus mi wstawiła. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, bo nie raczyła napisać, dlaczego się jej ten film nie podoba. Czy to z powodu narzekania mojego, czy jakiegoś tam innego czynnika. Moja prośba jest taka, że jeżeli wystawiacie mi ocenę negatywną, to pozwólcie mi wiedzieć, z jakiego powodu jest ta ocena negatywna. Co zrobiłem źle, waszym zdaniem. Bo zdarza się, że ktoś mi napisze, oj, nie mogę oglądać takiego serwisu, idę się napić. Więc ja jako twórca chciałbym wiedzieć, tak zwany feedback znać, co robię źle. Już kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście nie każdy musiał obejrzeć ten film. Dlatego przy okazji tego tutaj proszę was o to, że gdy będziecie wystawiać mi ocenę, zwłaszcza negatywną, napiszcie proszę, dlaczego taka jest wasza ocena. Moim zdaniem najbardziej upoważnioną osobą do wystawienia mi negatywa za źle wykonaną pracę, jeżeli ta praca była źle wykonana, jest właściciel tego urządzenia. Na przykład, nie wiem, zgarnąłem za dużo pieniędzy, urządzenie przestało działać lub podobna rzecz, podobna sprawa. Więc myślę, że tylko w takim przypadku. To opowiadałem o tym chyba w przypadku urządzenia Sansui, które było u mnie na serwisie, które też tam jakieś dwa minusy ma. I też nie wiem dlaczego. Teraz jakie tutaj były śruby. Skończę wątek, bo muszę skorzystać z aparatu. Moja negatywna opinia o tym urządzeniu się nie zmieniła. Uważam, że jest bardzo nierówne. Brzmienie ma przeciętne. Ten napęd tutaj jest bardzo wadliwym napędem. Tutaj są tylko dwie jakieś puszeczki, które sobie Nad wymyślił na wzmacniaczach różnicowych, tranzystorowych. To może jest jakaś zaleta, ale pozostałe, zobaczcie, no w klatce Faradaya jest ok, dobrze. Fajnie, że o to zadbali, ale tak naprawdę to, ja wiem, że to jest tylko zasilanie części cyfrowej, wysokiej częstotliwości taki zasilacz nie sieje, ale tutaj mamy też jakieś zegarki i to wszystko na siebie wpływa. Dlatego, kończąc już to, uważam, że urządzenie nie jest warte 2000 euro w dniu premiery. 1500 to było maks, co można było za to zapłacić. A 1200 to jest idealna cena. Euro oczywiście. Tak zamontowałem napęd i coś mi nie pasowało. Wiecie co, Nad ma naprawdę problemy, jeżeli chodzi o dokładność wykonywania swoich produktów. Teraz jest tutaj 8,9. 8,9, bo poprawiłem. 8,6. I 8,6. I z tyłu jest niżej, w związku z czym tu mi do przodu, do góry idzie taca. I co? I się haczy o górę. Generalnie tu trzeba dać dwie podkładki. Mogą być takie jak ta czerwona. I powinno się już dobrze otwierać. To są śruby napędu. Jedna jest ewidentnie inna. Prawdopodobnie ktoś też już rozkręcał ten napęd, żeby nie wiem, sprawdzić go czy co. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie ja muszę teraz go ustawić, skalibrować jego pozycję, żeby mi się ta szuflada ładnie otwierała. Widzimy, że ma problem. Teraz bym przeważyło, ale
No, trzeba coś tu pomyśleć i zrobić. Udało się ustawić tę szufladę. To zwolnienie na końcu to jest wywołane mechanizmem. Tam jest specjalny układ, który to zwalnia. Ale przesmarowałem na wszelki wypadek prowadnicę smarem do takich elementów. Jak widzicie, w miarę płynny, chociaż tutaj ma jeszcze kawałek ruchu, ale już krańcówka go wyłącza. Jest tu jeszcze jeden problem, mianowicie ta taśma. Ona jest przymocowana oryginalnym klejem. Widzę, że klej już nie trzyma. I stwarza mi tutaj to problem. Wiecie co? Oni naprawdę tutaj nie dopasowali tego, tylko kazali używać takich podkładek. Ta podkładka niestety mi nie pasuje. To jest w tym miejscu. Więc co zrobić? Musiałem zrobić to po swojemu. Podobnie w poprzednim nadzie, gdzie laser wymieniałem, miałem ten sam problem. To jest original type mechanism. Mechanizm. To jest chyba ten original type z tym skrzywionym prowadzeniem lasera. Tutaj nic nie było robione, no ale wiecie co, to było napisane, że jeżeli chcemy przyczepić tą taśmę, musimy użyć taśmy dwustronnie klejącej, zagiąć to w taki sposób. I jak widzicie tutaj, tu ten mechanizm musi się tak przesuwać, żeby ta taśma nie haczyła. Naprawdę jeszcze można było lepiej zrobić, tak? Muszę teraz to oskrobać tutaj i założyć nową taśmę klejącą. No i to jest zdjęcie pożegnalne. Mam nadzieję, że praca Wam się spodobała. Pamiętajcie, że jak nie świeci wyświetlacz, macie do wyboru dwie opcje. Spalony, uszkodzony, taki, który naciągnął próżni, albo sterownik do tego wyświetlacza. Trzymajcie się. Mam dla Was propozycję. Wystarczy zatrzymać film i przepisać link widoczny na ekranie do wyszukiwarki internetowej. Po co? Znajdziecie tam test. Trzeba odszukać nieskompresowany plik wśród plików skompresowanych. Tu widzicie wynik jednego z moich testów. Po co Wam to proponuję? Jeżeli jesteście wśród osób twierdzących, że gęste formaty mają słyszalną przewagę nad formatami typu CD, spróbujcie odróżnić gorsze formaty, czyli format CD od MP3. Jeżeli uda Wam się 6x6, 5x6, jesteście wybitni i będę się z Wami zgadzał, że Wy słyszycie różnicę. Jeżeli tak jak ja zrobicie 4x6, no to jesteście normalnie słyszącymi obywatelami. Jeżeli nie jesteście w stanie rozpoznać żadnego z plików nieskompresowanych, no cóż, wystarczy Wam MP3. Zobaczcie, jakie ja miałem wyniki i zobaczcie mój komentarz. Na razie. Sprawdzając, przyznajcie się przed sobą, jaka jest prawda.